W ciągu najbliższych dni nie spodziewamy się powrotu zimy. Do Polski napłynęło i wciąż będzie napływać powietrze polarne morskie. Najbliższa noc będzie chłodna, ponieważ sięgnie nad Polskę klin wyżowy i na południu się rozpogodzi i tam będą lekkie spadki temperatury. W ciągu dnia zacznie napływać powietrze z południowego zachodu, nasunie się kolejna zatoka niżowa, wystąpią przelotne opady deszczu. Ale to wszystko będzie się działo w ciepłej masie powietrza. Tych opadów deszczu nie będzie dużo, będą raczej słabe, a na północnym wschodzie jeszcze może wystąpić deszcz ze śniegiem, czy nawet sam śnieg. Dzień będzie właśnie z dodatnimi temperaturami od 1 stopnia w Suwałkach i w rejonach podgórskich do 6-7 stopni nawet na zachodzie i południowym zachodzie. Noc ze środy na czwartek ciepła, tylko lokalnie w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie około 0 stopni. Na zachodzie, przy napływie ciepłego powietrza z południowego zachodu, temperatura może osiągać w nocy właśnie około 5 stopni, więc bardzo ciepły koniec grudnia. Czwartek, więcej słońca, na południu bez opadów, na północy przelotne opady deszczu. I temperatury jeszcze wyższe do 10-11 stopni. I właśnie końcówka roku będzie z dnia na dzień, można powiedzieć, coraz cieplejsza, ponieważ będzie wciąż napływało powietrze z południowego zachodu. Także piątek ponownie z większą dawką słońca w części południowej, z większą ilością deszczu na północy kraju i z temperaturami nawet do 10 stopni na południowym zachodzie. Sobota jeszcze cieplejsza. Do 14 stopni, z tym, że spodziewamy się silniejszego wiatru. Wiatr będzie uciążliwy przede wszystkim w rejonach podgórskich, a zwłaszcza na Pogórzu Karpackim. Tutaj porywy mogą dochodzić do 70 km na godzinę. Także nad morzem wiatr będzie porywisty. Niedziela to kolejny ciepły dzień z taką mieszaną pogodą, trochę słońca, trochę opadów deszczu. Wiatr już powinien być nieco słabszy, ale jeszcze będzie odczuwalny. I po niedzieli w dalszym ciągu mamy taką wiosenno-jesienną pogodę. Na poniedziałek niewykluczone, że sporo słońca, taka jest dzisiejsza prognoza. Nadal ciepło. Niewielkie ochłodzenie może przyjść w drugiej połowie tygodnia, a to jeszcze jest bardzo odległy termin. Jeszcze musimy cierpliwie poczekać, jak prognozy będą zbliżone do tych właśnie dni w przyszłym tygodniu. Wtedy będziemy wiedzieli, czy to ochłodzenie się pojawi, czy będziemy w dalszym ciągu mieli wiosenno-jesienną pogodę. Dziękuję.